Witajcie, kochani. Damian, daj mi stół. Wiecie co? Słyszałem wielokrotnie, jak są nam stawiane zarzuty, że zbieramy pieniądze. Ale powiem wam coś takiego. Nie będziemy ich dzisiaj zbierać. Sami je przyniesiecie. Amen. Sami je przyniesiecie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nie miał żadnego poważania dla pieniędzy. Byłem w tym roku w Izraelu. Jezus w świątyni, kiedy stał, kiedy powywracał im stoły z pieniędzmi. Tam są szczeliny szerokości 3 do 4 centymetrów. Te złote monety i srebrne tam wpadały. Tam nie mieli jak ich wyzbierać. Więcej wam powiem, nic nie posiadacie. Nic nie posiadacie, nic nie macie i nic stąd nie zabierzecie. Nadzy tu przyszliście i nadzy stąd odejdziecie. Gdyby dzisiaj było pochwycenie, tak jak stoicie, zostajecie pochwyceni, ale bez tego, co posiadacie koło siebie. Więc nie będę dzisiaj chodził zbierał. Przynieście sami do spichlerza. Amen. Amen. 2006 roku, odkąd się narodziłem na nowo i każdą złotówkę przynoszę do Królestwa, nie zabrakło mi ani razu. Amen. Nie zabrakło mi ani razu. I nie mówię tu o drobnych, tylko po prostu w moim portfelu nigdy nie zabrakło. Na każdą sprawę łożę grubo i hojnie, włącznie z Królestwem na pierwszym miejscu. Czy to jest mechanik samochodowy, czy to jest sklep, czy ktokolwiek. Jeżeli z kimś mam kontakt, a wiem, że jest czystego serca, hojnie łożę na jego służbę. Amen. I wam Pan też pobłogosławi. Amen. Amen. Jak ludzie trzasną, o co chodzi z pieniędzmi, w ogóle ja nie... Coś wam powiem, zanim wam powiem dzisiaj, co mam wam do powiedzenia. Ostatnio czytałem taki fragment, posługuję się dwoma Bibliami, ponieważ dostałem nową, ale nie mogę się rozstać na chwilę jeszcze ze starą, bo mam tu dużo notatek. Jest taki jeden motyw, ciekawy odnośnie pieniędzy. On jest opisany w Ewangelii Marka w 8 rozdziale. I tutaj jest napisane, że oni... idą już z Jezusem sobie i rozmawiają o tym, że nie mają chleba. A już są po dwóch akcjach. Jedna akcja to jest taka, że Jezus rozmnożył chleb dla 5000, a druga akcja to jest taka, że rozmnożył dla 4000. I oni są po tych dwóch akcjach. Oni już widzieli na własne oczy, jak się karmi 9000 ludzi. Tam 9000 mężczyzn, bo tam rozumiecie, to szowinistyczne klimaty były, to tam z tymi kobietami to tak nie było za halo. To tam jak napisali, że tam było 5000 ludzi, to chodziło o mężczyzn. Tam kupę ludzi było. Nie wiemy, ile tych babeczek tam było i w ogóle tych dzieci, tam ile oni jedli. I teraz Jezus tam do nich mówi, tam wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy, a oni mają tam trochę chleba. Jak usłyszeli o kwasie, to im się skojarzyło z chlebem. I oni mówią, mało chleba mamy i gadają między sobą, że nie będą mieli co jeść w ogóle ty. Po takich akcjach. Jezus mówi tak. Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek zebraliście? Odpowiedzieli mu, 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu, 7. To jest bardzo ciekawa zasada, nie wiem, czy zauważacie tutaj, że im większa potrzeba, im mniejsze uwarunkowania naturalne, tym większy był cud i większa manifestacja. U Boga działa wszystko odwrotnie. Kto daje, temu będzie dane. Kto ma mało w naturalnym, jest w stanie sięgnąć po większe rzeczy ponadnaturalne. Jest odwrotnie niż na tym świecie. Na tym świecie działa to w ten sposób, że im większą sumę zainwestujesz, tym więcej wyjmiesz. A w Królestwie jest kurczę odwrotnie. Ja przez lata, słuchajcie, ja byłem złodziejem tyle lat. Dla mnie pieniądz był Bogiem. I ja nie byłem marnym złodziejem, ja byłem bardzo dobrym złodziejem, zaznaczam.
bardzo dobrym złodziejem. Bo ja przez lata kradnąc mam odsiedziane tylko 10 lat więzienia. A ja naprawdę nakradłem ogromne pieniądze. Wiecie, gdybym był w Ameryce, to mnie w ogóle urząd skarbowy zeżar, u nas nic mnie nie mogą zrobić, wiecie, bo to nie ma jak, tak? Prawo nie działa wstecz, ja jestem wolny jak dzik na zakręcie, mogę ze śmiało człowieku tym gadać, nie? Natomiast o co chodzi? Jako dobry złodziej, ja miałem pieniądz za Boga. I dla mnie to nie było czegoś takiego, że dać coś komuś, to absolutnie, wiecie o co chodzi? No co ty? Ja jak naćpałem się, to dawałem, to tak. To wtedy to tak, jak ja byłem po paru torbach, rozumiesz, tu chodziłem po Warszawie, rozumiesz, po burdelach tutaj, to ja tam człowieku, to ja byłem, rozumiesz, książę jednej nocy, nie? Ale normalnie, to ja człowieku, jak byłem trzeźwy, to ja mówię, jakbym, wiesz, kilo kiełbasy kupił za 15 zł, to bym ci odsprzedał za 17, ja bym w ogóle, a tam dać ci, no to weź, byś musiał coś zrobić dla mnie. Ale prawa Boże działają inaczej. W prawie Bożym jest tak, że o ile jesteś człowiekiem dawania, o tyle będzie pojawiał się zwrot. I o ile posiadasz mniejsze uwarunkowania naturalne, o tyle po więcej ponad naturalnego możesz sięgnąć. Kurczę, to jest odwrotne niż ten system, ale święty znaczy odwrotny, przeciwny. Dlatego nie bójcie się siać w królestwo. To naprawdę jest dobry interes.